Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją makijażu. Tym razem jest to makijaż walentynkowy. Pomyślałam, że zrobię dla Was taki makijaż. Wiem, że już jest późno, ale nie ma jeszcze wtorku, więc jeszcze dużo czasu. I makijaż wygląda tak. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak go wykonałam, to zapraszam. Jak zwykle zaczynam od nałożenia bazy. Jak wiecie, ja używam bazy z Art Deco i nakładam ją na całą powiekę ruchomą i nieruchomą oraz na powiekę dolną. Dobrze, teraz nałożymy cień bazowy. Ja użyję cienia z paletki Au Naturel. Jest to tutaj ten beżowy, jasny cień. I nakładam go na całą powiekę górną. Nakładam go zarówno na powiekę ruchomą, jak i całą resztę. Kolejnym krokiem będzie nałożenie cienia z paletki Sunset. Jest to ten taki różowo-łososiowy, perłowy cień. I nakładam go na całą powiekę ruchomą. Ok, kiedy mamy już nałożony ten cień, teraz przechodzimy do zaznaczenia załamania naszego i użyję dwóch cieni. Tutaj tego ciemnego różu i jasnego różu z paletki Oh So Special. Mieszam po prostu je ze sobą, jednak więcej daje trochę tego, jednak troszeczkę więcej daje tego ciemniejszego. I nakładam w załamaniu. Następnie nakładam cień fioletowy z paletki Curacao tutaj w załamaniu, ale po tej zewnętrznej stronie. Nie nakładam go dużo, tylko tak delikatnie, żeby zaznaczyć bardziej to załamanie. Teraz przechodzimy do kreski. Narysuję ją eyelinerem z Inglota w numerku 78. Nie jest to dokładnie czarny kolor, ale myślę, że blondynkom czy ciemnym blondynkom właśnie pasuje bardziej taki niż czarny, żeby nie było za dużo kontrastu. I narysuję ją pędzelkiem Hakuro H85. A wcześniej do rozcierania używałam pędzelka Coastal Sands 250. Jak widzicie, rysuję kreskę od samego kącika wewnętrznego do zewnętrznego, wyciągając ją delikatnie w kocie oko. Oczywiście kreska może być dokładnie taka, jaką chcecie. Ja akurat narysowałam tą, żeby troszeczkę wydłużyć w tą stronę oko. Jeżeli natomiast chcecie wydłużyć ją, chcecie powiększyć oko, nie nakładajcie tutaj eyelinera już w wewnętrznym kąciku. Ok, i teraz jak już mamy narysowaną tą kreskę, teraz przechodzimy do dolnej powieki. Na dolną powiekę najpierw nałożę, na linię wodną nałożę białą kredkę. Jest to biała kredka z Essence w kolorku White. I nałożę na dolną powiekę eyeliner z Catrice w kolorku My Glamorized Me. Jest to eyeliner srebrny w pisaku. I nakładam go na dolną powiekę. I została nam już tylko twarz, więc zacznę od rozświetlenia naszych kości policzkowych i do tego użyję tego samego rozświetlacza, którego używam do oczu, czyli Essence z Crystallized. I nakładam go po prostu już z tego aplikatora. Jako róż użyję różu z NYC w kolorku Pink Cheek Glow.
i pędzla Hakuroha 21. Nakładam go delikatną ilość, ponieważ chcę, żeby efekt był dosyć delikatny i naturalny. Jako bronzera użyję bronzera z Bourjois i ja mam w numerku 51, bo ostatnio ktoś się mnie pytał. I pędzla Hakuroha 21. I wszystko rozcieram pędzlem z Eco Tools do bronzera. Jak widzicie, moje usta dzisiaj nie są w zbyt dobrej formie, ponieważ wczoraj je dosyć mocno poskubałam i jeszcze nie wróciły do normalnej formy. Ale dzisiaj chciałam Wam koniecznie nagrać, bo jeżeli dzisiaj Wam nie nagram, to już Wam nie nagram. No, dlatego tak dzisiaj moje usta wyglądają, jak wyglądają, ale użyję szminki z Mua w odcieniu 5. Jak widzicie, to jest to taki naturalny róż, jasny i perłowy. Użyłam go dlatego, że nie będzie wtedy widać, jakie mam straszne usta. I tak, kochani, prezentuje się całość. Ja Wam życzę szczęśliwych i wesołych walentynek, żeby Wasz ukochany czy ukochana nie zapomnieli o Was i żebyście dostały coś fajnego. Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!